Tak więc witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek 7, ale nie wiem, sezon numer 3. Dzisiaj słuchajcie, najważniejszy odcinek chyba w serii, ponieważ wbiliśmy Golda 1. Tak, Gold 1 został rozumiem wbity, naprawdę nie wiem jak. Gram w tę FIFA jak totalne gówno i mówię teraz totalnie szczerze. Nie wiem jak wbiłem do G1, ale wbiłem, więc wydaje mi się, że możemy sobie dobrać dzisiaj nagrody. Team of the Week jest takie... W każdym razie, jeżeli mi się spodoba, to koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, żeby nie wrócić z wszystkimi filmami na moim kanale. I najpierw odbierzemy sobie Division Rare, bo z racji, że potrzebujemy znowu mony. Postanowiłem, że wezmę, ponieważ jest to potrzebne bardzo mi do składu. No i odbieramy teraz oczywiście nagrody za Golda 1. Pierwszy mój Gold 1 w tej FIFA, mam nadzieję, że nie ostatni na pewno. Dwie paczki do 100k, 50 tysięcy monet, oczywiście liczymy na jakieś walkouty, lecz najpierw liczymy na Roberta Lewandowskiego lub Wijnaldama, lub Wijnalduma, lub Dinie. To są jedyne trzy karty, które mnie interesują, więc spójrzmy, czy tu się kryje Robert. Się nie kryje tutaj. Wziąłem sobie Duffiego, z racji, że jest Premier League, no i to jest jeden powód, dla którego go biorę. Nie zaczęło się najlepiej, ale może skończy się lepiej. Nie, Czeryszew. No i oczywiście te dwie paczki za 100 tysięcy końców, które właśnie teraz będziemy otwierali. Team of the Week jest tragiczne, jednak mimo wszystko liczę na jakiś walkout, więc zobaczmy, czy pojawi się walkout. To jest dobre pytanie. Ekrany muszą być co najmniej, więc zobaczmy. Jest pierwsza paczka, jest walkout. Niemcy, niech to będzie Sane, proszę. A, SO, to będzie Hummels, Hummels 89, 87. Kurde, no jest walkout, ale Hummels jest taki. No dobra, jest walkout, jeszcze może być coś jeszcze w tej paczce, okej, okay, Hummels. Nie wiem ile on kosztuje, pewnie nie za dużo. Ale Ibrahimović, który też nie kosztuje za dużo. Hummels kosztuje 20 tysięcy, a Ibrahimović zgaduje, że jest 10. No nie najgorzej, mogło być gorzej, wydaje mi się, że mogło na przykład nie być walkoutu na przykład, to też jest prawda. No i ostatnia paczka za 100 tysięcy monet za Golda 1, zobaczmy czy było warto wbijać Golda 1. Ta paczka chyba o tym przesądzi, no bo Hummels jednak nie jest to, czego szukałem. Czy będzie drugi walkout rzędu? Bardzo dobrze. I Hiszpania, nie najlepiej raczej. Busquets ile ma? 89? Chyba? 89. Kolejny walkout, który teoretycznie jest dobry, ale nie kosztuje chyba za... Znaczy, ile możemy przydać Busquets, tak? 30 tysięcy? 40? Ale tu jeszcze może być ktoś jeszcze. Pamiętajmy o tym. Mogą być nawet dwa walkouty. Inform. O, Alsoma. No i spoko. No i... okej. Tak więc słuchajcie, tak się prezentuje nasz skład, jest Inform, Havertz, Varane na obronie, Neuer na bramce, oczywiście Piszczek na PO. No i w sumie podobnym składem właśnie wbiłem Golda 1, no i bardzo pomógł mi oczywiście Garincha, którego mamy na wypożyczeniu. Wydaje mi się, że ten skład, no kurczę, powinien dać mi chyba znowu G1, jeżeli się postaram, bo może być ciężko w tym tygodniu, bo serio gram totalnie słabo. Pewnie to będzie nawet widać na dzisiejszym odcinku, bo zagram sobie kilka spotkań w Division Rivals, więc myślę, że możemy po prostu przejść do tych spotkań, ponieważ naprawdę nie ukrywam, że no gram serio przeciętnie, bardzo przeciętnie i to mnie bardzo boli. No i mamy pierwszego przeciwnika na dzisiaj i zobaczmy co on ma. Ma on chyba będzie robił, albo będzie robił challenge z właśnie tym Premier League, a po prostu gra Premier League, wydaje mi się raczej to drugie. Zobaczmy, Kai Havertz, zobaczymy czy będzie lepszy niż wersja Inform. Szczerą nadzieję, że tak będzie, bo no jednak 190 tysięcy to jest dosyć mocna cena, także zobaczmy. Kai Havertz, podanie do Sancho, który... To był faul chyba. Nice. A jaki... I to jest faul. I to jest... O nie. O nie! Jak to Silva zrobił? Boże, co ja robię w tej... No i właśnie o tym mówię. Jestem tak tragiczny, jakim cudem ja wbiłem G1, to jest... Fenomen, naprawdę, po prostu tak mi się z tym grę słabo, że aż mi przykro, naprawdę, no przecież dramat, jeszcze Walcott mi strzelił, Boże. Dobra, musimy zrobić jakąś fajną akcję, także Rashford do Havertza, to może być ta akcja Havertza, więc zobaczmy, zejdźmy sobie, nice, okej, okay, to było zbyt, nie. O nie, co ja robię, Tio Walcott, robimy akcję, musi być mnóstwo podań, ja ostatnio zauważyłem, że strasznie mało podaje piłek, więc musimy robić 1000 podań i wtedy chyba się uda, więc zobaczmy, Rashford do Havertza, ten do... Marciala. Marcial do Gorecki. A Gorecka zagra do Sissoko. A Sissoko do Rashforda. A Rashford spierdolił całą akcję. Sancho, Kai, Havertz. Zejście na... Niepotrzebnie to zrobiłem, no. Nice, Havertz. Właśnie dlatego wydałem tyle pieniędzy na ciebie. Ale to było głupie. Boże, ja już przed podaniem wiem, że to nie dojdzie. A i tak naciskam podanie. Jestem dziwnym przypadkiem, naprawdę. Nie,
O, ale akcja. Rashford, lewa. Jest, to wpadło, Boże. Znaczy fajnie się tam akcja robiło, bo było mnóstwo podań. Ja ostatnio naprawdę to co mówiłem wcześniej. Ja w ogóle podań nie robię i to mnie strasznie boli, że ja na siłę próbuję nie wiadomo po co robić mnóstwo trików, co w ogóle się nie sprawdza i strasznie głupie, więc trzeba podawać. Pamiętajcie, trzeba dużo podawać. To jest moja rada ode mnie. I nie palcie papierosów, nie pijcie alkoholu, to jest bardzo ważne. Havertz, pięknie. Havertz dzisiaj serio czuje różnicę na razie, serio. Może tylko to w tym meczu, ale mega czuje różnicę. Jakoś taki wiecie, lepszy troszkę. O, spalony, słuchaj, gość. Spaliłeś. Havertz, Rashford, czekaj, może tam wybiegnie Havertz na pozycję. Kai Havertz! Brian De Gea, mogłem w sumie uderzyć niemożnego, kurde. Koniec pierwszej połowy, remis 1-1, taki w miarę zacięty mecz. Przecież wydaje mi się, że mieliśmy więcej strzałów, tak mi się wydaje. No, nie mieliśmy. Ale dobra, słuchajcie, dobra, nie ma co się poddawać, jest remis, jakoś dajemy radę, nie wiem jak strzeliłem tę bramkę w ogóle. Ale to jest czwarta liga to nie jest piąta liga, także... Dajcie mi ogólnie znać, co trafiliście za Full Champions, bo ja za Full Champions nie pamiętam w sumie ostatnio, coś dobrego trafiłem, bo jedyne co dobre trafiam to z SBC, na przykład z ważnych meczów, albo z Piszczka, bo z Full Champions to na razie nie miałem totalnie nic. Sane, dałem się porobić i to jest gol, coś czuję. Ma dużo miejsca Hernandez. Nie ma. Nie wiem, jak to nie wpadło, ale jeszcze mamy remis. Niech dobiegnie. Okej, to było... strasznie głupie. Ło, jaka wrzutka. Co on bym zrobił? Koniec, słuchajcie, koniec, remis. Sanchez z unikiem meczu, nie wiem czemu, ale no niech będzie. W statystykach, no... przejdźmy dalej. Gość gra Ndidi na jesie, o dobra, to na pewno musi być to wyzwanie z Premier League, no bo... nie wiem, czemu inaczej miałby Ndidiego na jesie, no ale dobra, no niech sobie robi ten challenge. I gol. Nie, przykre, kiedy sobie to uświadomię, że po prostu nie umiem grać w obronie i boli, bo chyba nie wbiegnie jeden w tym tygodniu. Pyk. Co? Nie. Nie, Varane, czemu tak się to wylało? Dobra, że nie strzelił, ale tutaj miałem mniej wpływu niż w poprzedniej akcji, naprawdę, tutaj się obrona totalnie wylała. O, ależ błąd naszego przeciwnika, Sancho dobiegnie do piłki. Sobie zejdziemy w pole karne, podanie. Czemu to nie było do Havertza? Boże drogi. Havertz, podbita piłka, strzał i bronisz Michael, kurde no. O, nice, Sancho. Martial, ależ ma miejsca tutaj. Fake shot, strzał i gol, wreszcie mi coś wyszło, masakra. Ale dobra, 1-1, bramka Martiala, asysta Sancho. Chciałem strzelić po długim, ale coś nagle tak dygnęło w głowie. Ej, a może jednak strzelić z lewej nogi. Na zielono. O, nie na zielono, kurde, dobry strzał, bronisz Michael. Robimy taki jak Piszczek z Rożnego. Tam jest Hernandez, który... Aha. Gol. Czyłem bramkę z Rożnego w dwie. Zrobiłem już to wyzwanie, co prawda, ale to jest Lucas Hernandez, jeden z niższych. O, po prostu dosłownie pacnął tę piłkę, nie? Nawet nie wiem, jakim serem on to trafił, ale jest bada jednego, bramka z Rożnego. Czemu nie? A, niedobrze, póki... Nie, czemu? Czemu póki wyprzedził Mendiego? Nie ma. Neuer, dobrze, nie wyszedłem, ale czemu póki wyprzedził Mendiego? Głupota totalna. Co tu robi? Chłop Schmeichelem do dośrodkowania robił. Pa. Normalnie. Norierem bramkę strzelam. Pyk. Fak, nie. Chociaż... leć! Dobiegniesz, Marsja jest szybszy. Dawaj. To jest gol, to musi być gol. Martial, proszę cię, jest. Boże. Z Rashford. Jaka głupota. Ktoś miał domyślnie ustawionego Schmeichela na rożnym. I 3-1. Boże. Bardzo głupia połowa, ale wygrywamy, mamy... ten. Dominujemy, można powiedzieć, że dominujemy w tym spotkaniu. Wygrywamy sobie na spokojnie, na chillku, na luzie. Lecimy dalej. Oleż Mendy, ho, nie karny. Kurde, właśnie chciałem pochwalić Mendy'ego, że było czysto, a nagle sędzia sobie myśli, ej, chyba faulowałeś. No i karny, wiesz co, gościu, mógłbyś strzelić Schmeichelem karnego, byłoby całkiem śmiesznie. Czy zaryzykuje? O, zaryzykował. W lewo. Kurde, w środek Schmeichel na 3-2, dobra. Na zielono, Rashford, poprzeczka, no jak już uderza na zielono, to nagle trafić nią miał, Goretzka, i nie trafił. Teraz, ole, weszło, o kurde, Havertz miał być na zielono, ale okej, 4-2, Havertz.
Havertz. Przejdzie gol. O kurde, ale ten Havertz ma petardę w tej nodze, naprawdę. Zwykła wersja nie miała aż takich dobrych strzałów, tak przynajmniej się wydaje teraz. Także słuchajcie, wygrywamy 5-2. Jak na dzisiejszy bilans, remis i wygrana, naprawdę patrząc na to, że mówiłem, że gram słabo, to chyba nie najgorzej wyszło, szczerze mówiąc, więc spoko, wygrywam 5-2. No i trzymajcie kciuki za World Champions, żebym znowu wbił gol 1, no bo wydaje mi się, że ogólnie w ostatecznym rozrachunku było warto. Piki były strasznie słabe, to były w ogóle najgorsze piki. Także wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, żeby na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.